Hej kochani, witajcie w nowym filmie. Dziś przetestujemy sobie pewną polską markę pod kątem pielęgnacji oraz makijażu. Dostałam od nich fajną przesyłkę. Już Wam pokazuję, co to jest marka Janda. To jest marka Krystyny Jandy, którą wszyscy bardzo dobrze znamy. I pokażę Wam, co ciekawego tutaj znalazłam. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Jestem z Wami w komentarzach i rozmawiamy na żywo. Także wiem, że lubicie filmy pielęgnacyjne. Lubicie, jak pokazuję Wam pielęgnację na żywo, bo możecie obserwować, jak moja skóra się zmienia, jak reaguje na różne produkty. Ja mam przygotowaną tutaj kawkę. Także Wasze zdrowie i będziemy też robić później makijaż. Mam też tutaj rany wojenne. Bawiłam się z córką i tak to się kończy. Ok, pokażę Wam, co mam w przesyłce. Dostałam tutaj karteczkę od pani Magdy oraz z autografem Krystyny Jandy. Zobaczcie. Prawdziwy zaszczyt. I słuchajcie, kosmetyki. Przejdźmy do kosmetyków, bo to wszystkich interesuje najbardziej. Przede wszystkim pielęgnacja. Pielęgnacji jeszcze nie testowałam, więc będzie to totalny test na żywo oraz podkłady. Później nałożymy sobie właśnie podkład. I chciałabym zacząć od tego serum i od opakowań, w których znajdują się te kosmetyki. Niesamowicie przemyślana koncepcja. Zobaczcie, jak to wygląda. To jest takie pudełeczko, które sobie otwieramy. Ślicznie to wygląda i wszędzie mamy bardzo ładnie dopracowane szczegóły, jeżeli chodzi właśnie o opakowania i o całą oprawę graficzną. Widać, że to jest robione naprawdę z sercem. Rozświetlający serum Tu i Teraz. Podoba mi się nazwa Tu i Teraz. Na twarz, szyję i dekolt na dzień. Siła diamentowego nośnika. Tutaj jest jeszcze od pani Krystyny Jandy takie przesłanie. Piękna, zdrowa skóra, młody wygląd dla siebie i dla innych. Teraz możesz mieć na to wpływ. Chroń, pielęgnuj, działaj. Bądź piękna, bądź szczęśliwa tu i teraz. Po prostu. Krystyna Janda. I tutaj z tyłu mamy całe informacje na temat tego produktu. Jest to produkt, autorskie rozwiązanie zespołu naukowo-badawczego Janda. Nowość diamentowy nośnik. Jedna z najcenniejszych technologii dostarczania i zwiększania skuteczności działania peptydów młodości. Efekt? Ponadprzeciętna ochrona komórek skóry przed przedwczesnym starzeniem się. System natychmiastowego rozświetlenia i ochrony skóry. Technologia rozświetlających pereł. Bariera przed zanieczyszczeniami i biowitamina C. Super skoncentrowana. I serum na noc codziennie rano zamiast kremu lub w przypadku bardzo suchej skóry pod krem na oczyszczoną skórę twarzy, szyi i dekoltu. Dopełni kurację nocnym kremem Tu i Teraz Janda. Ja bym chciała ten nocny krem też przetestować, także wrócę do Was pod koniec dnia, zmyjemy sobie makijaż, nałożę sobie nocny krem i powiem Wam o moich wrażeniach. I doskonały dla kobiet w różnym wieku, i tu jest właśnie ten przedział, ważne jest na kremach, żeby patrzeć na wszelkich produktach, dla kogo jest przeznaczony ten produkt. I tu mamy pokazane, że to jest od 30 tak naprawdę. Przez całe życie można stosować ten produkt, także nie ma tutaj takich, wiecie, ograniczeń, że to jest za mocny produkt dla jakiejś cery lub za słaby dla starszej cery. I co obiecuje nam produkt? Natychmiast po aplikacji dodaje blasku, zapewnia świeży, zachwycający, odmłodzony wygląd, poprawia napięcie skóry, która staje się aksamitnie gładka, wpływa na redukcję drobnych zmarszczek, poprawia koloryt skóry, która z każdym dniem wygląda bardziej zdrowo i promiennie. I teraz słuchajcie, go sobie użyjemy. Mam bardzo suchą skórę w tym momencie. Jestem po prostu po myciu. Buzię mam świeżo umytą, mam bardzo ściągniętą po myciu, także przyda mi się jakieś mocne nawilżenie. Mamy tu pompkę. Okej. Produkt ma bardzo delikatny, ładny zapach, ale taki owocowy. Czuć tak jakby, czuć tą witaminę C, chociaż wiecie, wiem, że sobie teraz to wmawiam, ale czuć po prostu, czuć cytrusy. I zobaczymy, jak buzia będzie wyglądała po serum. Jeszcze trochę na szyję i dekolt wprowadzam. O, myślę, że spokojnie dzisiaj mogę użyć i serum, i kremu. Buzia jest rozświetlona, ja już widzę, że jest taka, widzicie, jak ruszam się, że jest taka błyszcząca. Wygląda zdrowiej. I to serum błyskawicznie mi się wchłonęło, więc nie jest ciężkie. No, wyglądam, jakbym się trochę obudziła. Teraz przejdźmy do kremu. I słuchajcie, co mnie zaskoczyło, to oprócz tego, że są tutaj te wszystkie, wiecie, szczególiki, które mi się podobają, to, że opakowanie się otwiera i mamy, otwieramy tutaj i mamy w formie takiego kwiatu. To się tak po prostu rozpościera. Wygląda to przecudownie. Myślę, że jak podarujecie ten krem jakiejkolwiek kobiecie, to się z tego ucieszy. Opakowanie jest szklane, jest bardzo ładnie zaprojektowane i wykonane. Jest to krem na Tu i Teraz dzień, tak się nazywa, i mamy podobny na noc. Opakowanie, tak jak mówiłam, szklane, ze złotymi elementami. Wszystko jest dopracowane. Tu na wieczku mamy napisane witam. Także już zaraz do niego przejdę. Najpierw sprawdzimy na opakowaniu, co ten krem nam obiecuje. Obietnice ponad miarę. Jesteśmy od nich daleko. Możesz być pewna, że ten krem wyraźnie odmieni Twoją skórę.
Testy kliniczne wykazały, że formuła kremu szybko i odczuwalnie poprawia nawilżenie skóry, która staje się miękka, aksamitnie gładka. Działa w kierunku kompleksowej ochrony przed przedwczesnym starzeniem się skóry, powodowanym negatywnym wpływem zanieczyszczeń cywilizacyjnych. Dba o regenerację naskórka i odżywia ze sprawą luksusowych składników lipidowych, olej Buriti oraz masło Shea. Albo Shea, różnie ludzie czytają. Przywraca i zapewnia skórze komfort na cały dzień, zachwyca bardzo przyjemną aplikacją. I znowu mamy tą samą sytuację z wiekiem. Tak naprawdę każda kobieta może tego używać. Jest tutaj też ten diamentowy nośnik, bariera przed zanieczyszczonym powietrzem, bariera przed światłem niebieskim emitowanym przez ekrany telefonów, telewizorów, tabletów, komputerów, peptydy z nasion białego kakaowca, które ograniczają powstawanie wolnych rodników tlenowych w skórze na skutek działania światła niebieskiego. Mówimy tu oczywiście o tym szkodliwym świetle niebieskim właśnie z ekranów. Nie każde światło, pamiętajcie, bo są różne światła stosowane przez lekarzy, czy w domowych kuracjach światła LED-owe, które są przeznaczone specjalnie do skóry, natomiast mówimy o tym negatywnym świetle, które jest właśnie na ekranach, z którym mamy do czynienia kilka godzin dziennie. Bariera przed promieniowaniem UV działa na skórę ochronnie. I mamy tu SPF 15. Jest tutaj biały kakaowiec. No dobra, spróbujemy sobie w takim razie. Pierwszy raz z tym kremem. Pachnie przepięknie. Słuchajcie, ja sobie kremu nie żałuję. Oj, moja skóra po prostu pije. Dzisiaj była naprawdę sucha. Więc idealnie, po prostu idealny dzień na testowanie. Bo od razu możecie widzieć, jak się wchłania mocno. I ja to czuję. I nie ma tutaj, słuchajcie, żadnej lepkiej warstwy. Od razu się wchłania i ta skóra nie jest tłusta. Pamiętajcie też o szyi. Zawsze pielęgnację nakładamy na szyję. Szyja się też starzeje i po niej niestety widać czas. O, tu jakieś niedoskonałości, więc zaraz sobie to zakryjemy. Błyskawicznie się wchłoną i skóra jest momentalnie ukojona. Pamiętajcie, żeby nic nie marnować, resztę rozcieramy na dłoniach. No zapach jest bardzo przyjemny. Może jest mniej owocowy niż w tym serum, ale to jest taki zapach delikatnej pielęgnacji, bardzo przyjemny. Myślę, że każdej kobiecie się ten zapach spodoba. Ja uwielbiam zapachy, wiecie, że ja lubię wąchać i zawsze staram się Wam opisać zapachy, ale naprawdę pachnie bardzo luksusowo, naprawdę. Tak jak mówiłam, na koniec dnia przetestujemy sobie również krem na noc. Jestem też ciekawa, jak będzie działał. Na noc jest podwójna witamina C, więc też ma rozświetlać i regenerować przez noc. Także wrócimy sobie do tego kremu. Na razie przejdziemy do podkładów. Krem się ładnie wchłonął. Buzia jest nawilżona i ukojona. Naprawdę dobrze wygląda. I jest taka świetlista, widzicie? Widzicie to, jak się błyszczy? Ja widzę to. Przynajmniej ja to widzę. I teraz, kochani, przejdziemy do podkładów. Tutaj mamy sceniczny make-up dobrze matujący i mamy sceniczny make-up dobrze kryjący. Dzisiaj przetestuję sobie dobrze kryjący, bo mnie bardzo interesuje. I mamy napisane tak. Mamy w ogóle trzy kolory tego podkładu. Oparty na japońskiej ekskluzywnej bazie z dodatkiem naturalnego korektora optycznego, aby zapewnić długotrwały efekt gładkiej, nieskazitelnej cery oraz naturalny, wyrównany koloryt. Idealny na co dzień i na wielkie wyjście. Doskonały na selfie, sesji i przed kamerą. Mamy tutaj już, słuchajcie, gotowy produkt do selfie. I nie mamy tu napisane, jak go nakładać, więc myślę, że spokojnie mogę nakładać i palcami, i pędzelkiem, i gąbeczką. Nie będzie tutaj dużej różnicy. I ja jestem ciekawa bardzo kolorów, także przetestujemy sobie zaraz kolory, jak one wyglądają. Zaczniemy od jedynki. Jedynka to jest kolor jasny beż. I to są oczywiście kolory przeznaczone pod polskie konsumentki. To jest produkt polski, więc nie oczekujcie tutaj ogromnej gamy kolorystycznej, bo to jest nasz polski produkt do polskich cer, do jasnych cer. Tutaj mamy kolor 1. Jak widzicie, jest dosyć beżowy. Kolor 03 beż. Zobaczymy, jakie ma tony. Beżowy, po prostu beżowy. Nie ma w sobie różowych tonów, jest beżowy. Widzicie? Jest naprawdę beżowy. I trzeci kolor jest 05 naturalne. I trzeci kolor, jak widzicie, jest również beżowy. To mi się podoba, że te podkłady nie są różowe. Myślę, że jedynka będzie dla mnie najbardziej odpowiednia z uwagi na to, że nie jestem zupełnie opalona, jestem teraz bardzo blada. Także przetestuję sobie jedynkę i jestem ciekawa właśnie krycia tego podkładu, więc na pewno nałożymy sobie na połowę twarzy. Jak tam na premierze? Jesteście jeszcze ze mną? Rozmawiacie w komentarzach? Dajcie znać, czy lubicie pielęgnacyjne filmy, czy lubicie, jak nakładam pielęgnację. Ja wrócę do Was na pewno z testem maseczek różnych, bo wiem, że lubicie maski, bo po nich najbardziej widać efekt, natomiast ja myślę, że po tym kremie też widać od razu było, jak skóra się zmienia i jak wygląda. Przynajmniej mi się tak wydaje na żywo. Zobaczę później, jak będę edytować ten film. Okej, także wezmę sobie kolor 01, jasny beż i nałożę go pędzelkiem do podkładu. Nałożymy sobie najpierw na połowę twarzy, żebyśmy zobaczyli różnicę. Thank you.
To jest jedna warstwa, czyli dla mnie taki dzienniaczek, mogę powiedzieć. Taka, wiecie, taka wersja na wyjście z domu. Natomiast dołożę sobie drugą warstwę, bo chcę zobaczyć, czy będzie bardziej krył przy drugiej warstwie. Mówiłam Wam już to ostatnio, że robiono badania, że Polki najbardziej lubią podkłady kryjące. Właśnie nienaturalne wykończenie, tylko żeby wszystko było przykryte. I ja się z tym zgadzam. Wiele dziewczyn, jak rozmawiam z moimi czy widzkami, czy rozmawiam z koleżankami, wszystkie chcą, żeby po prostu ten podkład dobrze krył. A resztą to już wiecie, reszta to już jest różnie. Rozświetlacz, czy bronzer, czy róż, ale najważniejsze jest, żeby buzia była zakamuflowana, żeby wszystkie niedoskonałości były zniwelowane. Powiem Wam, że ostatnio wróciłam do nakładania podkładów właśnie pędzlem, bo jest to troszkę bardziej higieniczne niż gąbeczką. Oczywiście można też palcami, natomiast kto sobie lubi brudzić łapki, jak mamy narzędzia. No i tak, tak wygląda. Moim zdaniem efekt krycia jest widoczny. Nie mam efektu maski na buzi, to jest fajne, że mimo wszystko to wykończenie jest takie świetliste. Na pewno to widzicie, że ta buzia się błyszczy. Na pewno to jest też zasługa pielęgnacji, którą mam pod spodem. Wiecie, zwykle jest tak, że po pielęgnacji warto odczekać sobie te, wiecie, 15-20 minut, zanim nałożymy podkład i cały makijaż. Ale wiecie, no chciałam przetestować tu z Wami szybko. Myślę, że tak, że efekt jest. Widzicie? No widać różnicę, zdecydowanie. I kolor jest dobry. Wydaje się tu w kamerze bardzo jasny, natomiast na żywo widzę, że on jest dobry. Ja sobie oczywiście użyję zaraz bronzera i dokończę makijaż. Ale wydaje mi się, że kolor nie odcina się i wygląda dobrze. To co, robimy sobie drugą połóweczkę twarzy i już do Was wracam. Okej, okay, tak wygląda cały efekt. Moim zdaniem buzia wygląda naprawdę zdrowo. Teraz dokończę sobie makijaż. Później do Was wrócę i wiecie, i podsumujemy sobie pod koniec dnia, jak to wyglądało, jak mi się ten makijaż nosiło. Zobaczymy właśnie, czy będzie się trzymał, czy nie będzie mi spływał. Podoba mi się to, że w tym podkładzie jest duża koncentracja po prostu pigmentu, że rzeczywiście on fajnie kryje. No i co, i wrócę do Was później, zrobimy sobie właśnie podsumowanie podkładu, a później nałożę krem. Okej, kochani, tak wygląda mój makijaż skończony. Jak widzieliście, postawiłam na delikatne smoki, przetestowałam sobie przy okazji paletę w takim makijażu dziennym, ale właśnie smoki. Na ustach błyszczyk, bo stwierdziłam, że nie chcę jakiejś matowej pomadki, mam mimo wszystko taką zdrową skórę, chcę ją podkreślić właśnie czymś błyszczącym. Brwi widzieliście, także cały makijaż widzieliście, jak wykonałam. Mam nadzieję, że ten wstęp Wam się podobał. Teraz uciekam, dopijam kawkę. I wracam do Was za kilka godzin, jak wrócę do domu, zmyjemy sobie makijaż, podsumujemy sobie najpierw podkład, zmyjemy makijaż, w ogóle podkład wygląda zjawiskowo moim zdaniem. Nie wiem, jak Wam się podoba, ale moim zdaniem prezentuje się po prostu wow. I jak go zmatowiłam, to zrobił się w 100% matowy i ta buzia naprawdę dobrze wygląda, także jestem na razie po prostu zachwycona. Zmyjemy później właśnie podkład i nałożymy krem na noc i zobaczymy, jakie będą odczucia, także do zobaczenia. Hej kochani, my wróciliśmy już do domu, jest, słuchajcie, wieczór, cały dzień praktycznie byliśmy poza domem, więc to był dobry moment, żeby przetestować ten podkład, bo w różnych warunkach padał śnieg, było trochę wilgotno, zimno, poza tym wiecie, cały dzień po prostu z dziećmi, ze znajomymi na zewnątrz i zobaczcie, ten podkład wygląda, ja patrzę sobie tu w podgląd, ten podkład wygląda nieskazitelnie, wow, powiem Wam, że ta formuła podkładu jest fantastyczna, fantastyczny podkład. Także bardzo mi się podoba i w ogóle miałam takie uczucie komfortu na buzi cały dzień. Nie była wysuszona, mimo że mam przesuszoną ogólnie skórę, mam takie suche miejsca, to teraz zostało to ukojone, nie musiałam się ani razu przypudrować. Oczywiście świecę się już bardziej niż wcześniej. Widzicie, jest taki połysk jakby na buzi, którego nie było, bo byłam matowa, ale mimo wszystko powiem Wam, że no wygląda to po prostu świetnie. Świetny podkład. Tutaj trochę nos sobie starłam, oczywiście jak to zwykle bywa, ale nie mam się do czego przyczepić, jak na tyle godzin, co nas nie było. Wyszliśmy rano, teraz jest 18, więc myślę, że tak z 8 godzin, 8,5 na pewno mam ten podkład na buzi i wygląda świetnie. Nawet moja przyjaciółka dziś powiedziała, że mam bardzo dobry podkład. Pytałam się też Darka, czy jest dobrze dobrany. Powiedział, że nic nie widać w sensie różnicy szyją. Polecam Wam serdecznie podkład. Sceniczny make-up, dobrze kryjący, jest genialny. Bardzo dobry podkład.
jeżeli chodzi o pielęgnację, również komfortowo się czułam. Teraz polecę zmyć, zrobię sobie demakijaż i będę mogła w końcu użyć sobie kremu na noc. Na to czekałam cały dzień, nie ukrywam. To ja idę się zmyć i już do Was wracam. Okej, kochani, buzia przez umyta jest bardzo, bardzo napięta teraz i nieprzyjemnie tak po myciu. Oczywiście nałożyłam sobie też tonik, ale czekam na ukojenie, czekam na nawilżenie. Więc teraz testujemy krem na noc. Robię to z wielką rozkoszą, już chcę po prostu nałożyć pielęgnację. Bardzo podobny zapach, taki podobny do tego dziennego, ale wydaje mi się, że troszeczkę bardziej cytrusowy, może mi się wydaje. I zawsze na wieczór nakładam trochę grubszą warstwę. Pozostałości, pamiętajcie, dłonie, dekolt, szyja. Jest bardzo przyjemne. Oczywiście w kremie na noc nie mamy żadnego SPF-u, jest podwójna witamina C, odżywia i regeneruje, redukuje drobne zmarszczki, wpływa na rozjaśnienie skóry, działa silnie antyoksydacyjnie, skutecznie przeciwdziałając wolnym rodnikom, wspomaga procesy regeneracji naskórka, poprawia koloryt skóry, która z każdym dniem wygląda bardziej zdrowo i promiennie, zapewnia skórze komfort, utrzymuje ją w dobrej kondycji. Mam na skórze komfort odczuwalny. Także kochani, to tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że ten test Wam się podobał, taki trochę inny. Serdecznie dziękuję Marce Janda za przesłanie mi tych produktów do testów. Bardzo, bardzo podobają mi się podkłady. Będę też testować wersję matową. Serdecznie Wam polecam tą wersję kryjącą. Po prostu cudeńko. Kremy też działają świetnie. Także dziękuję serdecznie za uwagę. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie kciuki do góry. No i widzimy się w kolejnym filmie. Aha, i dziękuję, że byliście ze mną na premierze aż do teraz. Do zobaczenia. Pa, pa!